Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie, godzina 10.13, audycja wyborcza, będzie o wyborach też, ale świat też się dzieje, nasze wybory, wpływa wiele elementów, także tych zewnętrznych. Wiele polityków mówi, że to są wybory, które chce nam ustawić, a to Bruksela, a to Berlin, a to Moskwa, w zależności od opcji politycznej. To my o tych wszystkich czynnikach teraz porozmawiamy. Krzysztof Wojczal, autor bloga geopolitycznego, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I autor książki Trzecia Dekada, książki o aktualnej sytuacji i o czasach, które nadejdą. Warto tej książki sięgać, bo ona się mniej więcej sprawdza, a nawet więcej niż mniej. Ale to zanim do książki, zamiast do przyszłości, najpierw teraźniejszość. Patrzymy na działania Berlina i trochę niektórzy przecierają oczy ze zdumienia, jak ładnie. Jedni mówią Berlin, jak ładnie, jak sprawnie przejął Kijów, jak ładnie buduje oś, a drudzy mówią, że Berlin trochę się porusza jak słoń w składzie porcelany, no bo tutaj oczywiście był na Ukrainie, ale trochę sobie zraził Stany, trochę sobie zraził Francję, teraz walczy także z Włochami. Jak to właściwie jest z tym Berlinem? Berlin gra finezyjną grę, czy gra bardzo topornie, no ale czasami coś wygrywa, bo ma duże zasoby i dużo pieniędzy. Tak, rzeczywiście. Polityka prowadzona przez władze z Niemiec w ostatnich miesiącach, kilkudziesięciu miesiącach, no była dość mało zgrabna rzeczywiście. Tak to można bardzo łagodnie ująć. Natomiast w tej chwili mam wrażenie, że Olaf Scholz i jego administracja przechodzą do odrabiania strat, które sami sobie wytworzyli wcześniej. I jednym z takich czynników, które uważam za istotne z punktu widzenia właśnie Polski, to jest ta próba zacieśnienia teraz relacji z Ukrainą, co w mojej ocenie ewidentnie dzieje się kosztem Polski. Obserwowaliśmy wcześniej to polsko-ukraińskie spięcie dotyczące kwestii importu zbóż. Teraz mamy temat dotyczący tych wiz i tak naprawdę migrantów, którzy teoretycznie mieliby tysiącami przekraczać granicę polsko-niemiecką, trafiać do Niemiec. Ja powiem szczerze, że o ile ja staram się badać bardziej te kwestie związane z geopolityką i z polityką międzynarodową, to nie mogę ulec takiemu, ulegam takiemu wrażeniu, że jednak to ma wszystko związek z wyborami, które nadchodzą w Polsce. To po pierwsze. Oczywiście to pewnie nie jest jakiś priorytet, bo też Olaf Scholz musi... Ale to jest tak, że ta gra Berlina w Kijowie, na Ukrainie, to nie jest tylko gra strategiczna, budowanie nowego sojuszu, zastępujemy Rosję Ukrainą, tylko to może być taka gra doraźna, żeby do 15 października wykuć sobie, wypracować sobie odpowiedni wynik wyborczy w Polsce, odpowiedni z punktu widzenia Berlina oczywiście. Jedno z drugim nie koliduje w mojej ocenie. Ja jeszcze w grudniu tamtego roku pisałem taki artykuł, że Ukraina będzie dla nas obciążeniem, dla nas, dla Polski. Zresztą znalazł się ten artykuł w książce najnowszej, to jest Nasza wojna. I tam postawiłem taką tezę, że Ukraińcy będą pod dużymi wpływami czy też presją niemiecką w momencie, kiedy przyjdzie moment, kiedy Niemcy będą decydować o tym, na ile będą pomagać finansowo Ukraińcom. Myślałem, że ten czas, ten okres presji niemieckiej przyjdzie później, bardziej po wojnie, natomiast konflikt się wydłuża i widać, że być może już w tej chwili Berlin zaczął w tej kwestii bardzo mocno działać, w związku z czym teza była taka, że warunkiem niemieckim względem Ukrainy i pomocy dla niej będzie, warunek taki będzie, że Ukraińcy nie będą musieli po prostu się zdystansować od projektu polskiego, takiego zmierzającego do budowy międzymorza politycznego. I no, trzeba pamiętać o dwóch kwestiach. Pierwsza to są finanse, które Ukraińcy chcą uzyskać od Niemców, a druga to jest kwestia wejścia do Unii Europejskiej po zakończeniu konfliktu, a o tym, czy Ukraina znajdzie się w Unii Europejskiej, będą decydować przede wszystkim Niemcy. Także
Ale też wrócę do jednej rzeczy, bo powiedział pan takie zdanie, które brzmi, że Ukraina będzie obciążeniem, dobrze słyszałem, dla polskiej polityki. Jak to rozumieć? Nie wiem, dobrze usłyszałem. Tak, z tego względu, że państwo będzie jednak bardzo mocno zdewastowane i w bardzo trudnej sytuacji, również gospodarczej, ekonomicznej, już jest teraz tak, ale po wojnie tym bardziej. W związku z czym Ukraińcy po wojnie, bo w tej chwili jeszcze wydaje mi się, że ta też niezgrabna polityka zagraniczna prowadzona przez Kijów, ona wynika również między innymi ze świadomości, że Ukraińcy wiedzą, że po wojnie nie będą mieli żadnych absolutnie argumentów do negocjacji z państwami, które będą mogły im pomóc. To znaczy, o ile teraz rzeczywiście Zełenski próbuje grać tą kartą, że walczymy w waszym imieniu, w związku z tym nam pomagajcie, o tyle, kiedy konflikt się zakończy, tej karty już nie będzie i Ukraina stanie się tylko i wyłącznie petentem i tylko i wyłącznie będzie mogła prosić o pomoc, o jakieś dofinansowanie, o odbudowę państwa i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie będzie wtedy żadnej karty do barteru, a tym samym Ukraińcy będą przyjmować warunki narzucane z zewnątrz. I Ukraińcy wydaje się, że to kalkulują i chcą wykorzystać jeszcze moment, kiedy te walki się toczą i kiedy mogą negocjować sobie tą pomoc na lepszych warunkach niż będzie to później. W związku z tym być może już teraz rozmawiają o tym, jak ta pomoc niemiecka i jak niemieckie zgody polityczne mają wyglądać w przyszłości. No a Niemcy z kolei wykorzystują tą sytuację w mojej ocenie i już teraz stawiają takie warunki, jakie w mojej ocenie z logicznego punktu widzenia powinni stawiać, czyli powinni sygnalizować Kijowowi, że nie zgadzają się na polityczny sojusz ukraińsko-polski, zwłaszcza gdyby Ukraina miała wejść do Unii Europejskiej, to ona w perspektywie niemieckiej nie może być sojusznikiem polskim w Unii Europejskiej i stanowić przeciwwagę dla Niemiec. To dla Niemców jest wariant niekorzystny. W związku z tym oni muszą stawiać taki warunek, że to Ukraina będzie sojusznikiem politycznym Niemiec w Unii Europejskiej, a nie Polski. W związku z czym w konsekwencji wydaje się, że administracja w Ukrainie musi demonstrować dystans do władz w Warszawie. Także wydaje mi się, że to jest tego rodzaju gra. A z drugiej strony ten szybki, no bardzo szybki horyzont, bardzo krótki horyzont 15 października, czyli wybory w Polsce. Dla Niemiec jaka to jest stawka? To jest, no, na ile zmienienie rządu, mówiąc wprost, obalenie czy wymiana rządu PiS-u w Warszawie jest warunkiem istotnym dla niemieckiej polityki? No z pewnością jest to bardzo ważny czynnik z tego względu, że no nie ulega wątpliwości, że obecny rząd jest tym jednym z najbardziej asertywnych względem Niemiec rządów polskich w III RP. I jakkolwiek tego nie oceniać, no takie są fakty. W związku z tym, jeśli najbliższe państwo, partner i niemiecki wykazuje się asertywnością dużą i powiedzmy trudniej jest osiągać korzystniejsze dla siebie deale z Polską niż to było wcześniej, no to oczywistym jest, że w interesie Niemiec byłby taki rząd, z którym można byłoby się łatwiej porozumieć, prawda? Z którym można byłoby uzyskać lepsze być może warunki porozumień, które w przyszłości mogą zostać zawarte między Polską, ale również Polską w Unii Europejskiej jako takiej, bo pamiętajmy, że jest ta perspektywa i jest taki sugerowany warunek niemiecko-francuski już w duecie, że bo to ostatnio wybrzmiało, że Unia Europejska może przyjąć Ukrainę tylko pod warunkiem, kiedy się zmodernizuje w rozumieniu, zmienimy traktaty, które będą prowadziły w model taki, który będzie prowadził do federalizacji Europy. Co z kolei, Unii Europejskiej, przepraszam, co z kolei jest no, z perspektywy mniejszych i średnich państw, słabszych politycznie w Unii Europejskiej, takich jak Polska między innymi, no jest wariantem niekorzystnym. Tak więc tutaj jest taki mechanizm, wydaje się, że chcą wykorzystać Francuzi i Niemcy, wykorzystać tą sytuację Ukrainy do tego, żeby przeformułować Unię Europejską na tą modłę, o której już myśleli przecież od bardzo wielu lat. Ostatni kryzys zbożowy to
to był jakiś przejaw tego sojuszu w kontekście no, współpracy Berlina i elity kijowskiej, czy administracji Zełenskiego w celu destabilizacji rządu w Polsce, w celu no, wpłynięcia na kampanię wyborczą i wynik wyborów? Nie można tego wykluczyć, ale z pewnością też jest ten czynnik czysto gospodarczy, to znaczy na pewno stronie ukraińskiej, a przede wszystkim koncernom, które przecież albo odnosiły benefity z takich, a nie innych rozwiązań, albo też tracą, no zależało im na tym, żeby jednak można było eksportować swoje zboże na rynek, który jest bezpośrednio przylegającym rynkiem do rynku ukraińskiego, bo po co eksportować do Afryki tysiące kilometrów statkami, kolejami, wykorzystując porty, skoro można obchnąć zboże tuż za swoją granicą i jakby koszty tego będą tranzytu dużo tańsze, można zarobić dużo więcej, bo ceny w Polsce są wyższe niż na przykład w Afryce, także no, to z pewnością się wiąże bardzo dużo ze sobą interesów. Panie redaktorze, Krzysztof Wojczal naszym gościem, a sama Ukraina, jak na to patrzy, wiele jest takich analiz, także jednostkowych doniesień, które wskazują, że ogół Ukraińców, także istotna część, może nie tych elit rządzących, no ale klasy średniej, osób, które są aktywne w debacie publicznej albo są ich wiernymi odbiorcami, krytycznie podchodzi do tego zwrotu w polityce Zełenskiego, że jednak ten powrót do pełnej współpracy, czy takiego no, zależności od Berlina, no jest źle przyjmowany na Ukrainie. Jak to wygląda i na ile Niemcy mają wiarygodność, żeby na powrót stać się istotnym partnerem Kijowa w Europie? Ja myślę, że tutaj są dwa czynniki. Po pierwsze jest ten sceptycyzm względem Niemiec jako partnera lojalnego, wiarygodnego, który w przyszłości będzie dochowywał, powiedzmy, warunków czy tych koncesji, na które się dzisiaj na przykład zgodzi na rzecz Ukrainy, no bo już w przeszłości pokazali rzeczywiście Niemcy, że przedłużą każdy interes z Rosją nad interes ukraiński. Także to jest jeden wątek, ale drugi wątek jest taki, że jednak jest duża sympatia w społeczeństwie, ale nie tylko w społeczeństwie, również w tych administracji niższego szczebla ukraińskiej. Duża sympatia jest dla Polski i dla jej postawy, zwłaszcza w tym pierwszym roku zmagań z Rosją. I oceniane to jest jako polityka krótkowzroczna, znaczy ta polityka, która teraz odwróciła się niejako od Polski. I w mojej ocenie osobiście rzeczywiście uważam, że to ma krótkie nogi. To znaczy, że być może w tej chwili Zełenski i jego administracja faktycznie są w stanie negocjacji z Niemcami i muszą demonstrować pewne postawy, ale jeśli weźmiemy pod uwagę długą perspektywę, taką powyżej dekady, to należy pamiętać o tym, że Ukraińcom i ukraińskim władzom powinno zależeć na polskim społeczeństwie. A w tej chwili ukraińskie władze tracą w oczach polskiego społeczeństwa, a to będzie miało wpływ na wynik przyszłych wyborów, tych czy następnych, czy jeszcze dalszych. I to będzie miało również wpływ na postawę polskich władz w przyszłości i tego, jak polskie władze będą reagowały na działania Kijowa i czy Kijów będzie dla nas wiarygodnym partnerem. Jeśli Ukraińcy będą czegoś od nas potrzebować, no to bez swojej wiarygodności mogą tego nie uzyskać od nas. Pytanie, czy, bo takie pojawiają się głosy, że w zasadzie już trzeba by Zełenskiego i jego ekipę skreślić, że Polska, jeżeli ma dojść z powrotem do bliższych relacji, głębszego partnerstwa, to już z inną, z nową ekipą w Kijowie, a nie z ekipą Zełenskiego. To może ja będę odpowiadał na to pytanie modelowo, bo tak naprawdę bardzo trudno jest to oceniać, jeśli chodzi o obecną sytuację, no nie będąc dyplomatą, czy nie będąc prezydentem i nie wiedząc, jak się dokładnie toczą rozmowy z prezydentem Zełenskim, jaka jest jego postawa, prawda? Bo to trzeba wiedzieć na żywo, żeby wiedzieć, jak reagować. Ale modelowo, gdybym uznał, że władze ukraińskie chcą wpłynąć jakoś na sytuację wewnętrzną w Polsce polityczną, czy że w ujęciu geopolitycznym stawiają na Niemcy kosztem Polski,
to nie wahałbym się, żeby zademonstrować swój brak zadowolenia i nie oddać szpili na przykład przy okazji wyborów ukraińskich i po prostu również jakby zademonstrować swoją postawę niezadowolenia, a być może i sprawczość, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną ukraińską. Także no tutaj po prostu trzeba rachować swoje interesy i demonstrować, bo tu nie chodzi o to, żeby się z Ukraińcami bić, bo to nie jest w naszym interesie, ale sama demonstracja naszej postawy, która pokaże, co jest w naszym interesie Ukraińcom, co jest w naszym interesie, a co nie jest w naszym interesie i co możemy zrobić, jeśli Ukraińcy nie będą szanować naszego interesu, to sama ta groźba, czy sama demonstracja naszej woli, czy naszej postawy może wiele zdziałać. To już na koniec kwestia wojny na Ukrainie. Dzisiaj Siergiej Ławrow, rzecznik, przepraszam, szef dyplomacji Putina, powiedział, że nie ma przesłanek do rozpoczęcia negocjacji na jesieni. Długo były takie przewidywania, że będzie kontrofensywa, ona przyniesie sukces i po tym sukcesie wszyscy w końcu usiądą do stołu negocjacyjnego i wojna się zakończy. Teraz taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny. Jak to się może rozwinąć, ten konflikt będzie trwał z taką intensywnością nie przez miesiące, ale przez lata? To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, że jednak ta wojna może potrwać do 2026 nawet. Ostatnio sugestie są, że Rosjanie chcą zakończyć w 2025 roku, bo jakby ta data wynikała z wypowiedzi również Szojgu, z tego co pamiętam. Także no, widać, że Rosjanie już odpuścili sobie te rozwiązania bardzo ryzykowne dla nich, ale nastawione na szybki efekt. I podjęli decyzję o takim metodycznym osiąganiu celu, rozkładając swoje siły na lata i kalkulując, że te siły wystarczą na jeden dzień dłużej walki niż siły ukraińskie i że państwo rosyjskie jest silniejsze niż państwo ukraińskie i poradzi sobie z sankcjami i będzie w stanie prowadzić tę wojnę jeszcze przez 2-3 lata. I wydaje mi się, że ten rzeczywiście wariant jest najbardziej prawdopodobny. Zresztą do tej kontrofensywy ukraińskiej ja osobiście na początku tego roku odnosiłem się dość z dużą ostrożnością, właśnie z uwagi na fakt, że spodziewałem się dużego oporu rosyjskiego. Na przygotowane pozycje bardzo trudno się atakuje, no i bez lotnictwa trudno jest prowadzić ofensywę. Także nie spodziewałbym się w tej chwili rozstrzygnięć takich jednoznacznych po jednej czy drugiej stronie. Po stronie rosyjskiej nie widać sił, które byłyby w stanie znowu zagrozić Ukraińcom w takiej skali operacyjnej czy strategicznej. Natomiast po stronie ukraińskiej widać, że jest potencjał na razie tylko do odnoszenia takich małych taktycznych zwycięstw, co niestety nie może się przełożyć na zwycięstwo w wojnie ogólnie i na zawarcie dobrego pokoju. Rosja może być cierpliwa, Ukraina może uporczywie jeszcze walczyć, ale może to Waszyngton pierwszy się zmęczy. Tak, jest bardzo wysokie ryzyko, bo jeśli chodzi o wolę polityczną i deklaracje polityczne, i to wybrzmiało również w Wilnie tego roku, Zachód i NATO i Stany Zjednoczone zademonstrowały, że są w stanie wspierać i chcą wspierać Ukraińców do momentu, kiedy to sami Ukraińcy zadecydują, czy już im starczy, czy jeszcze chcą walczyć. Czyli tutaj jest taka carte blanche dla Ukrainy i to Ukraińcy tak naprawdę decydują, kiedy podejmą rozmowy pokojowe, ale tyle teorii, bo w praktyce może się okazać, że fizycznie może zabraknąć w zachodnich magazynach uzbrojenia, które dawałoby Ukraińcom możliwość utrzymywania walk w takim dużym natężeniu. I gdyby się okazało, że tego sprzętu i amunicji po stronie zachodniej brakuje, to niezależnie od woli, chęci i deklaracji politycznych może pojawić się presja na Ukraińców, taka, że no słuchajcie, ale chętnie byśmy was podtrzymywali w tej wojnie i wam pomagali, ale nie mamy już czym, więc może jednak czas na to, żeby porozmawiać się z Władimirem Putinem. To niestety nie byłby dobry scenariusz. Ja ufam
że zwłaszcza Amerykanie poradzą sobie jakoś z tym problemem logistycznym, bo wydaje mi się, że to jest najważniejsze, a jeśli będzie potencjał do utrzymywania Ukraińców w wojnie, to po prostu on będzie wykorzystywany politycznie. No i musimy jakby temu kibicować. Zresztą mam nadzieję, że tutaj też ta europejska inicjatywa dotycząca zwiększenia produkcji amunicji, że ona się powiedzie, zostanie zrealizowana, bo to też jest bardzo istotne. Także tutaj widzę takie właśnie zagrożenie, że fizycznie może zabraknąć tych środków, żeby pomagać Ukrainie. I wtedy to Rosja wyjdzie z tej wojny zwycięsko, zachowa swoje terytoria, które już zajęła, może jeszcze coś więcej. Nagle Kijów stanie przed takim widmem, że musi w jakimś sensie kapitulować przed Moskwą. No tak, ja stawiam już od 2 lat tezę, że jeśli dojdzie do jakiegoś pokoju, który nie będzie się wiązał również z jednoznacznym rozstrzygnięciem na polu bitwy, czy klęską jednej strony i zwycięstwem drugiej, to wówczas będziemy się musieli spodziewać trzeciej inwazji na Kijów, na Ukrainę. I to będzie tylko kwestią czasu. I teraz przy trzeciej inwazji wydaje mi się, że pierwsza inwazja zaskoczyła w 2014 roku Ukraińców i byli nieprzygotowani, byli słabi. Dzięki temu, ale dzięki niej ona niejako była szczepionką. Dzięki niej Ukraińcy przez lata przygotowywali się do tej drugiej i byli najlepiej przygotowani jak dotąd. I udało im się obronić, mimo że ten atak był znacznie większy niż w 2014 roku. Natomiast stawiam tezę, że przy trzecim uderzeniu to państwo może być tak osłabione tym drugim i tą wojną, która się teraz toczy, że już nie będzie w stanie się obronić. Także chyba Ukraińcy sobie z tego zdają sprawę i też niechętnie mówią o rozmowach pokojowych ze stroną rosyjską. Także chyba mają świadomość, że muszą rozstrzygnąć ten konflikt tu i teraz i tak muszą zadać takie straty Rosjanom, żeby ci nie mogli odbudować potencjału militarnego tak długo, że w tym czasie, w tym okienku czasowym, które się stworzy, Ukraińcy zdążą wskoczyć do NATO i do Unii Europejskiej, wtedy będą już nietykalni. I o tym scenariuszu mówił Krzysztof Wojczal, analityk, autor bloga geopolitycznego, autor książki To jest nasza wojna i autor książki Trzecia dekada. To już na koniec, po tym kryzysie zbożowym cały czas może pan powiedzieć, że to jest nasza wojna i że powinniśmy w tym wymiarze, jak wcześniej, wspierać Ukrainę razem z tą elitą rządzącą dookoła Wołodymyra Zełenskiego? Tak, to jest bardzo ważne pytanie i cieszę się, że ono tutaj padło. Uważam, że to jest nasza wojna w kontekście interesów Polski geopolitycznych i niezależnie od tego, jaką będzie prowadzić Kijów politykę, niezależnie od tego, jakie mamy spory na innych płaszczyznach, gdzie musimy oczywiście dbać o swoje interesy i ścierać się z Kijowem i kiedy trzeba po prostu tupnąć nogą i pokazać, że jesteśmy w lepszej pozycji do negocjacji. Natomiast co do zasady w kwestii prowadzenia działań wojennych, wciąż w naszym interesie i to takim naprawdę nie ma w tej chwili ważniejszego priorytetu dla Polski niż utrzymanie Ukrainy poza rosyjską strefą wpływów. I w naszym interesie, i priorytetem dla naszej polityki zagranicznej powinno być umożliwienie przyjęcia Ukrainy do NATO i do Unii Europejskiej i to musi być warunek łączny. Wydaje mi się, że przy przyjęciu do Unii, a nie przyjęciu do NATO albo odwrotnie, niestety Ukraina czeka porażka, a jeśli Ukraina czeka porażkę, to my będziemy mieli tutaj duży problem z Rosją. Ja tym mówił Krzysztof Wojczal, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia, godzina 10:37 na zegarach. My za chwilę wrócimy, tak jak powiedziałem, wrócimy do kwestii migracji. Zobaczymy skąd, gdzie płyną migranci do Polski, do Niemiec, do Unii Europejskiej, jakie są aktualne szlaki migracyjne, no i czy zapora na granicy na pewno działa, ale najpierw, zanim to nastąpi, to zespół The Dumplings, piosenka Raj.